27 lipca wspominamy błogosławioną Marię Klemensę od Jezusa Ukrzyżowanego, zakonnicę i męczennicę. Helena Staszewska urodziła się w 1890 roku w Złoczewie koło Kalisza. Wychowywała się w wielodzietnej rodzinie, miała 12 rodzeństwa. Naukę rozpoczęła w Wieluniu, następnie uczyła się w Kaliszu i Piotrkowie. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczęła pracę w Sulejówku. W czasie I wojny światowej zmarł jej ojciec, a niedługo potem także i matka. Po ich śmierci Helena musiała zająć się wychowywaniem młodszego rodzeństwa. Pracowała jako nauczycielka. W wieku 31 lat wstąpiła do sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Krakowie. Wraz z nią do Urszulanek wstąpiły też jej dwie siostry. 6 miesięcy później Helena otrzymała imię Marii Klemensy od Jezusa Ukrzyżowanego i przyjęła habit zakonny. Po złożeniu ślubów pracowała m.in. w Szkole Powszechnej Urszulanek w Krakowie. Prowadziła także krucjatę i założyła sodalicję mariańską w Sierczy koło Krakowa. Organizowała comiesięczne spotkania, na których czytano prasę katolicką. Uczyła dziewczęta sztuki wypowiadania się. Doprowadziła też do uruchomienia ochronki, do której zapisało się około 50 dzieci. W czasie swego 22-letniego pobytu w zakonie pełniła wiele funkcji i spełniała różne obowiązki. Była m.in. zastępczynią przełożonej w klasztorach w Sierczy, Zakopanem i Stanisławowie. Była także przełożoną w Częstochowie, Gdyni i Rokicinach Podhalańskich. W tej ostatniej miejscowości znalazła się 15 sierpnia 1939 roku, tuż przed wybuchem II wojny światowej. Już 1 września została zmuszona, by wraz ze swoimi siostrami opuścić klasztor. Następnego dnia udały się do Krakowa, skąd do Rokicin powróciły w połowie września, już po nadejściu wojsk niemieckich. Siostry zaangażowały się w pomoc potrzebującym, których było coraz więcej. W lipcu 1940 roku w klasztorze po raz pierwszy pojawiło się gestapo, aby zastraszyć i zniechęcić siostry. Od 1941 roku siostry zaczęły przyjmować w klasztorze zagrożone gruźlicą dzieci warszawskie. Były wśród nich też dzieci żydowskie ukrywane przez urszulanki. Przez dom zakonny przewijało się też wielu uciekinierów i tułaczy, zarówno Polaków, jak i Żydów. Nikomu nie odmawiano pomocy. 26 stycznia 1943 roku Niemcy weszli do klasztoru i aresztowali przełożoną, matkę Marię Klemensę. Pozwolono jej tylko uklęknąć w kaplicy i zmówić pod twoją obronę. Przez miesiąc przetrzymywano ją w miejscowym areszcie, po czym 26 lutego 1943 roku przewieziono ją do osławionego więzienia na Montelupich w Krakowie. Po kilku dniach znalazła się w transporcie do Auschwitz. Tam otrzymała numer 38102. Od początku pobytu w obozie chorowała i cierpiała. Z trudem trzymała się na nogach. Niebawem słaby organizm zaatakował panoszący się w tym obozie koncentracyjnym tyfus. Siostra Maria, zarażona nim, zmarła 27 lipca 1943 roku. 13 czerwca 1999 roku w Warszawie papież święty Jan Paweł II beatyfikował 108 męczenników kościoła z okresu II wojny światowej. To właśnie w ich gronie znalazła się Maria Klemensa Staszewska od Jezusa Ukrzyżowanego, Urszulanka Unii Rzymskiej. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia błogosławionej Marii Klemensy, która zostawiła świetlany przykład czystości i męstwa. Niech jej zasługi wyjednają nam łaskę wierności Chrystusowi, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami, bądź nam.